kolejnym odcinku Royal Trip High Five. Dzień 7, Konin i troszeczkę zabawy. Lamborghini Urus. Śniegiem bym dostał. Merry Christmas. Nie zwalniamy tempa, kolejne Lamborghini, tym razem Lamborghini Urus. Bardzo fajnej konfiguracji, bardzo ciekawej. Mimo że żółte, to naprawdę robi wrażenie. Jest i on, jest i Adaś. Siemano. Cześć. Adaś, ile masz lat? 10. Od jak dawna jeździsz za kółkiem? 5. Od 5 lat? No. Jak długo jeździsz Lambo? Od kiedy z salonu wyszło, co? No, okay. Wsiądź na chwilę, pokażemy na początku. Zanim w ogóle opowiemy o tym bardzo młodym człowieku, wsiądź i przygazuj troszeczkę. Teraz pokażemy wam, jak brzmi wydech Akrapowicz, bo tutaj seryjny wydech Akrapowicza robi robotę. Zapinamy pasy i lecimy. 10-latek w Lambo za kółkiem. Uważaj, bo jest ślisko. O Jezu, sam się boję, ale ciebie nie powinienem pouczać, bo ty kurde pewnie lepiej niż ja jeździsz. Co, będziesz bączki kręcił? Uważaj, nie wpierdziel się w nic. Dobry temat. Kurde, kierowca rajdowiec. Co ty jedziesz? Bączki kręcić? Dobrze. Gaz do dechy, dobrze. Dobrze. Kurde, to jest hit. To jest hit, dobry temat. Ja pierdzielę. Tata ci nauczył wszystkiego? No. Tata to jest gość, jak to się mówi. Jaka była maksymalna prędkość, z jaką jechałeś? To jest około 200. O! 200 na godzinę, o kurde. Dobre boki tam. Fajnie, że jest ślisko, można sobie pośmigać czteronapędowcem. Wow, 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 wow. A G-klasą też jeździsz? No. A Merivą? Jechałeś kiedyś Oplem Merivą? Nie. No to dawaj, utrzymuj się. Wsiadaj. Do Opla Merivy, muszę ci pokazać Opla Merivę. Takim wypasem to jeszcze nie jechałeś, zobacz. Opel Meriva 1.7 CDTI. Skrzynią nie jeździłem. A umiesz? Ja. Poważnie? To ja ci będę zmieniał biegi. Już? Superancko. Pasów nie trzeba zapinać, tu nie będzie pikało. Patrz, no takim nigdy nie jechałeś, co? Nie. Manuelem nigdy nie jeździł. Teraz zaznał prawdziwego życia. Patrz, jaki piękny Opel tam śmiga. Chodź, przesiądziemy się do prawdziwych fur. Jak ci się jeździło? Dobrze. Lepiej niż Urusem? Wiadomo, wiedziałem co brać. Teraz się zamieniamy. Ty jedziesz na kierowcy, nie idzie ja idę. Jak wyjeżdżamy na drogi, Adaś oficjalnie nie ma jeszcze prawka, więc po drogach publicznych jeździć mogę. Nie do końca. Ty jechałeś dwie paki? Nie, Aventadorem. Znaczy huraganem. Huraganem dwie paki leciałeś? No. Masz filmy jakieś? Tak, tam może ma. Odetnijmy sobie trakcję, bo to ma. Nagrasz mnie z zewnątrz? No. Czy ty chcesz polatać? Nie, nie. Dobra. Adasia jest jeszcze lepiej. Sprawdźmy, czy jest czysty. P. O kurde. Nie no, zanim tacie oddamy, to musimy go chyba umyć, co? Ale plac odśnieżony. Powinien mi dziękować. Tata tak latał kiedyś? Nigdy bokiem nie latał. Poważnie? No. On bezpieczny kierowca. Ja też. No dobra. I teraz mamy trakcję już. Generalnie te prędkości robi dość fajne. Można fajnie polecieć tym samochodem. Masz jakieś takie
przyjemności albo nieprzyjemności w szkole związane z tym, że na przykład śmigasz sobie takimi autkami? Nie, znaczy dużo kolegów nie wie, że jeżdżę, ale wiedzą, że mam. Bo mój dziadopę codziennie mnie zawozi do szkoły. Tobie się tak odbija to w tym sensie, że nie wiem, szpanujesz przed znajomymi, czy wywyższasz się, czy coś w ten deseń? Czy raczej normalny chłopak jesteś? Normalny. O, tyle dobrze. Bo to, że masz możliwości takiej jazdy, takich przyjemności zaznać, to jedno, ale kwestia, żeby dobrze z tym żyć. To jest, jeżeli tak jest u ciebie, to się ceni. Żeby się nie zepsuć po prostu. I tutaj teraz, tak? Opowiem wam trochę więcej o tym samochodzie. Cały w macie, oklejony folią matową, z przyciemnionymi lampami, bez rejestracji idealnie. I tu wszystko jest oklejone karbonem. To znaczy, to jest folia karbonowa. To nie jest prawdziwy karbon. Podejdźmy bliżej, zobaczmy, jak to wygląda. To wszystko to jest folia. Tu nie ma ani jednego grama karbonu, chyba że gdzieś tam na jakichś dokładkach fabrycznie. Ale to wszystko, co widzicie, na przykład te nadkola, te lusterka, to wszystko to jest folia, klamki, folia karbonowa. Generalnie duża oszczędność pieniędzy. Tu na przykład cały dyfuzor jest w folii, a la carbon, coś w ten deseń. Boże, jak my go ubrudziliśmy. Zobaczcie, że tu nie ma znaczka Lamborghini. Ale jakby ktoś nie wiedział, no to nadal jeździmy Lambo. Hamulce oczywiście karbonowo-ceramiczne. Rzadko kiedy możecie obserwować V8-ki od Lambo w moich filmach, w moim programie, więc pokażę wam, otworzę wam silnik, jak to wygląda. Pokazywałem już wtedy przy okazji Urusa Mansory. Ten silnik jest zabudowany, musielibyśmy zdjąć tą osłonę, żeby zobaczyć, co tam śmiga, ale nie za bardzo jest co oglądać tak naprawdę. Tu ciekawostka fajna. Układ cylindrów jest bardzo ładnie pokazany, w której kolejności są ułożone, jak pracują. Ta konfiguracja kosztuje mniej więcej 2 miliony złotych tam. Nie wdrażając się w szczegóły, to jest drogie auto. Czy warte swoje ceny? Ja uważam, że mimo wszystko Lamborghini to Lamborghini. Generalnie mocno zawyżona cena względem performance'u, ale z drugiej strony, czy ja wiem? Zobaczcie, jak wygląda ten samochód. Przy okazji pokażę wam też kluczyk. Tamte kluczyki generalnie bardzo przypominają kluczyki do Audi. A ten jest ładny. No i fajna zawieszka. Podoba mi się to. Bardzo fajny smaczek od Lambo. Wydech Akrapowicz naprawdę robi robot. Posłuchajcie, jak brzmi ten samochód. Dobry wariat, co? Miód na moje uszy! Cudowny! I może go zgasimy, polatamy bagi, co? Polaj grata. Amerika mam od 1,5 roku. Okej. Dobra, pokaż, jak się tym jeździ. O Boże! Jakie to szybkie jest! No, mnie zaskoczyłeś! Dobry temat! O, ja pierdziłem! Jezu Maria! Stary! To było dobre! To jest... Dobre przyspieszenie mam! Bujek się przejedzie! Ale jak nie próbowaliście takich zabawek, musicie spróbować. Zajebiste zajawka! Zazdroszczę ci trochę, co na co dzień możesz sobie wygrać. Chyba kupię Mavericka. Ile kosztuje taki Maverick? 200? 200 tysięcy? No. To nie kupię. Wolę kupić coś innego. Właściciel na tym placu ma jeszcze jeden ciekawy samochód. To jest nowe G63 AMG. Wiem, że dwa dni temu pokazywałem wam Brabusa G800. To jest zupełnie inna liga. To jest totalnie seryjny samochód. Wiecie, taki dla żony kupiony. Otwórzmy go sobie. Otwarty już był. Karbonowe klameczki. Ale tak to seria. Fajne czerwone zaciski i obramówki Felg. Cold Star. Dobry. Ślizgawica trochę. Ale powiem wam, że nawet seryjne G63 daje radę. Tak jak mówiłem wam w ostatnim odcinku z G800, ale to bez porównania. Tam brabusowe wydechy brzmią 3 razy lepiej. On się zaraz uspokoi. Będzie normalnym cywilnym autem, a tam to był szatan, więc jeżeli nie oglądaliście filmu z brabusem G800, to koniecznie musicie nadrobić. Robi się ciemno,
Koniec, trzeba zamykać Urusa. Adaś, dzięki. Fajnie było z tobą spędzić trochę czasu. Dzięki, że pokazałeś mi swojego Mavericka. A ja lecę dalej na Poznań. W Poznaniu równie fajne, ciekawe samochody. Jadę swoim Oplem Merivą. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów już jutro. Bardzo ciekawy materiał, ale nie zdradzę wam. Tu akurat pozostawię was w niepewności. Trzymajcie się, do jutra, do następnego. Cześć!